nas było najważniejsze wygranie tego spotkania. To zrealizowaliśmy, na pewno skomplikowaliśmy sami sobie sprawę, bo jednak mimo wszystko ten uraz Sheridana spowodował, że musieliśmy zrobić zmianę i nie potrafiliśmy już później tak się utrzymać przy piłce i tego szkoda. Ale najważniejsze to, że szczęściu trzeba pomóc. Marian dzisiaj pomógł i chwała zespołowi, walczymy teraz dalej do końca. Do końca będzie walka i wszystkie cztery zespoły dalej mają szansę. Rzadko chyba tak było, że takie były rozgrywki, igrzyska trwają. I najważniejsze, żeby czwartego się cieszyć. Miejmy nadzieję, że będziemy tym zespołem, który się cieszy. To będziemy my. Dziękuję. Czy mam jakieś pytania? Dzień dobry, Michał, teraz przegląd sportowego Atomu oraz Sheridan. Chciałbym się pytać, coś więcej, czy to coś poważnego? Nawet jak cokolwiek więcej będzie, to i tak nie powiem. Dobry wieczór Państwu. Niewytłumaczalny jest fakt, jak ten mecz nie można było zremisować. To po pierwsze. Po drugie, niewytłumaczalne jest to, że zespół może zagrać dwie różne połowy. W jednej nie grając w ogóle w piłkę, a w drugiej pokazując, że może jak równy z równym grać z kandydatem do Mistrza Polski. Dziękuję. Mam jakieś pytania? Michał Czerwał, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Panie trenerze, o Kornela Osyrę chciałbym spytać, czy to była wymuszona zmiana, jeśli tak to czy... To była moja decyzja. Podjąłem ją po tym, jak widziałem, że nie da rady w tym meczu zagrać na takim poziomie, jaki ja oczekuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedno. O Mateusza Kupczaka. Dlaczego on pierwszy raz strzelał do karnego jest? Byli wyznaczeni zawodnicy do rzutów karnych. Jednym z nich był Mateusz. Widocznie podjęli wspólnie taką decyzję, że najlepiej się czuje psychicznie. Jest w stanie oddać ten rzut karny tak, żeby zamienić ją na bramkę. Niestety uderzył bardzo słabo i bramki nie ma. Czy to wszystko? Jeżeli tak, to dziękuję serdecznie. Dziękuję.